Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed World IGC Special na 24 października. Mamy nowy samochód, moi drodzy, za kasę z gry, za 2 miliony otrzymujemy takie auto jak Lamborghini Stoke. Dla tych, którzy nie wiedzą, IGC Special to jest coś podobnego do rotacji IGC, czyli co 2 tygodnie pojawia się zupełnie nowy, wcześniej niedostępny nigdy za kasę z gry samochód. Za kasę z gry. I tym razem jest to właśnie Lamborghini. Lamborghini. Za 2 miliony kasy. Jak myślicie? Jak ten samochód jeździ? Czy jest dobry? Czy jest słaby? Czy jest zły? Zaraz się przekonacie. Może kilka słów o tym aucie. Przede wszystkim mocne nitro i słabe przyspieszenie, bardzo dobre prowadzenie. Moi drodzy, samochód jest dość dobry. Łatwo go podnieść do klasy S, chyba nawet za łatwo, bo w klasie S sobie totalnie nie poradzi, niestety. Natomiast jest to i tak dobry. What the hell, kto mu założył takie felgi w moim garażu? Ja pierdziel, musiałem być jakiś, nie wiem. Jest to bardzo, bardzo fajny samochód, bardzo rzadki przede wszystkim w Wordzie, z tego względu, że no, nie jest jakoś specjalnie dobry, niczym szczególnym się nie wyróżnia poza tym prowadzeniem, powiedzmy, tak? Pokażę wam opcje tuningowe. Z tego co pamiętam, mamy dostępne tutaj jakieś bodykity, nie są one imponujące, zresztą nie pamiętam jakie są, zaraz sobie zobaczymy. Uwa, te części wizualne zawsze się tak długo ładują. I mamy taki bodykit i wygląda on tak, sobie on wygląda, nie? No, także sporo zmian, w sumie nie wygląda tak źle jak myślałem, przypomina teraz Batmobil, prawda? Ze spoiler muszę wypieprzyć, pokażę wam standardowe felgi jakie tu są, bo te to raczej chyba troszeczkę nie pasują. Tak pod tym kątem jak się tak spojrzę, to tak wygląda prawie jak Lamborghini Miura, tak? Lamborghini Miura Concept, nie? 4-drzwiowy samochód. Może nie widać tych drzwi z tyłu, ale całe to takie tutaj o tu się otwiera, nie? To jest ciekawe. No i pokażę wam jak to jeździ, nie? Zanim kupicie albo nie kupicie. Mocne nitro, jak wspomniałem. Bardzo mocne nawet. Cała reszta lipa. Samochód naprawdę dupnie przyspiesza. Prowadzi się dobrze, ale dupnie przyspiesza. I to jest zdecydowany minus, ja nie wiem. Spróbujmy sobie pojechać jakiś wyścig, o, może tak. Nie wiem co z tego będzie. Jakie mam tu części, jakie mam statystyki, cokolwiek. Verona tunel, zaraz sobie sprawdzimy. Tak, części mam standardowe, te które są montowane w tym samochodzie. Co ciekawe, mamy na prowadzenie z części standardowo zainstalowane czerwone. Natomiast na przyspieszenie, na w ogóle osiągi części zielone przeważnie są montowane albo Gromleny, albo Amerikony. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Czy ktoś ma jeszcze Stokę? Nie, czyli znaczy, że mam przerąbane. I no, to jest trasa Verona tunel, więc może będę miał jakieś szanse, bo tu jest dosyć kręto, chociaż wątpię. No zobaczymy. Okej. I startujemy. Czyli tak, jak widzicie, wysyłam się powoli na prowadzenie z tego względu, że mam mocne nitro. I mam nadzieję, że z przodu uda mi się zostać. Nie wiem na jak długo. Z tyłu się gdzieś tam rozwalają. Au. O! No nie, no kurde. Dogania mnie Avantador. I próbuje się wciskać tutaj na chama. Nie musi, ma dużo lepsze przyspieszenie. Trochę może prowadzenie ma gorsze. Stoka, jak widzicie, lepiej sobie tutaj radzi na tych zakrętach. Zdecydowanie, wow, mało brakowało. Dlatego pod tym względem właśnie na Verona tunel mam szansę wygrać. Tym bardziej jeśli użyję zaraz nitro tutaj na rozpędzie. Aż ty! To nie był dobry pomysł. Podpisaliście mi, żebym używał tego nitra, power upów ogólnie, prawda, więc postaram się ich tutaj używać w dobrych miejscach. Na razie średnio mi to
Kurde, średnio mi to wyszło. Ale popracuję nad tym jeszcze. Ciężko będzie wygrać z Aventadorem. No może gdybym pojechał lepiej, byłoby lepiej. Ale nie pojechałem lepiej, więc jest gorzej. Okej, próbujemy. Aż ty, dziadu! Nitro, ładuj się! Ojej! Już nic z tego nie będzie chyba. No, druga pozycja. Nie tak źle, kurczę. No ale może gdybym się tak nie rozwalił tragicznie, to poszłoby mi lepiej, tak? Let's go. Jedziemy na reverse track 0 chyba 9. Startujemy. Mam tutaj do czynienia już z poważnymi rywalami w klasie S. Z czego nie jestem specjalnie zadowolony. Lexus LFA mnie nawet wyprzedza. Proszę bardzo, jak ładnie. No zdecydowanie, tutaj atutem S-TOK jest... prowadzenie. Przyspieszenie jest tu słabe, ale możemy to jakoś też nadrobić nitrem, prawda? Które jest tam troszeczkę jeszcze przeze mnie dodatkowo ulepszone. Niewiele, ale zawsze coś. Fuck, spychają się też, muszę uważać na ramerów. Użyjemy może tutaj przyspieszenia, dodatkowo ładne. Dodatkowego przyspieszenia. I spadaj! Okej, udało się. Wyprzedziłem chyba CCX-a, czy to była Agera? Chyba CCX. Agera ma inne światełka z tyłu. I próbujemy... Aż ty! Na wyjściu z zakrętów się używa power-upów, a nie przed zakrętem. Goddammit. I zobaczcie, gonię F1. Czy mi się uda wyprzedzić F1? Nie wiem, będzie ciężko. What the hell? Co się dzieje w tej grze? Ej, wygram wyścig. Masakra. Nie no, to był fart, nie wiem, strasznie słabo jechali ci przeciwnicy tym razem, więc po prostu mi się udało, ale ogólnie, no, nie wiem. Ja mam jakiegoś pecha, jak wiem, że ten samochód nie jest zbyt dobry, tak? On ma prowadzenie nie najlepsze. Ale tak mi się zawsze udaje nagrać wyścigi, że trafiam na słabych graczy i udaje mi się wygrywać, także nie potrafię potwierdzić tego na filmie, że to auto nie jest najlepsze. No ale mimo to mamy tutaj mocne nitro i dobre prowadzenie, więc jeśli uda wam się ten samochód dobrze stuningować, to na krętych trasach jest jak najbardziej spora szansa na wygrywanie, tak? No i nic, myślę, że warto kupić S-TOK z tego względu, że normalnie za boosty jest to bardzo drogi samochód, tak? I teraz mamy możliwość kupienia go za 2 miliony, co wcale nie jest aż tak wysoką ceną. Jest to naprawdę dobre auto za taką cenę. Pomyślcie sobie kupować Lexusa LFA, a S-TOK, nie? To jest różnica, Lexus LFA też 2 miliony kosztuje. Więc pod tym względem jak najbardziej polecam samochód, jeden chyba z najlepszych za IGC, jaki był udostępniony, Need for Speed World. No nic moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną, mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek, jeśli tak, to lajkujcie. Trzymajcie się, na razie, pa pa.